Karnet na nowy OG sezon wyciekł 5 minut temu i teraz ci go pokażę. Jest na Black Knight czy inne turbo OG skiny, które musisz zobaczyć i jest to coś pięknego, ale na początku proszę niech każdy stawi łapeczkę w górę subika i proszę wpiszcie kod SEIKAM w subskrypcie na zakup w karnetu. W nowym sezonie będzie on gigamoty, a mężnie wesprzeć, to za ci mega dziękuję. I jutro zrobimy sobie fajny konkurs i pewnie live przedłużany na nowy sezon z darmowymi karnetami, także musicie być na Twitchu, link w opisie, bo tam będziemy robić konkursik. Plus są tam cenne live z Fortnite i GTA i wbijać na stale w opisie, a my lecimy pierwsze co. Kiedy rozpocznie się nowy sezon, nowy sezon jest potwierdzone, że zacznie się już dosłownie za chwilę i powinien on się odbyć dokładnie w piątek o godzinie 10 rano. Powinien zostać wyłączony obecny sezon i następnie Fortnite przez kilka godzin będzie wprowadzał stary OG sezon, który prawdopodobnie będzie następny gdzieś koło 14-15 już do gry. Wtedy oczywiście będziemy sobie robić live'a i wszystkie przecieki sprawdzać i powinniśmy otrzymać wszystkie czy OG mapy, karnet, stare bronie i masa innych rzeczy, ale teraz wam dokładnie powiem co nas czeka. Update może być dosyć duży i będzie trzeba oczywiście go pobrać i cały ten sezon potrwa przez cały miesiąc, a następnie w grudniu otrzymamy cały nowy rozdział 5. Co najważniejsze, właśnie otrzymaliśmy nowy zwiastun, który zlikował nam najważniejsze rzeczy, no właśnie z nowego sezonu 5, jak i również karnet bojowy i to mega dużą część, jak w sumie nawet nie cały karnet. Co się dowiedzieliśmy? Mamy tutaj takie specjalne puzzle i Fortnite co chwilę wrzuca kolejne puzzle, które będę was informował na moim Discordzie i na live'ach. Te puzzle układają nam się w cały obrazek i obecnie puzzle wskazują nam głównie na skiny w karnecie bojowym. Obecnie mamy 3 fragmenty tych puzli i całość niedługo przed startem nowego sonu powinna ułożyć się w całość i będzie to jakiś ekran pewnie wczytywania czy coś takiego, który pokaże dokładnie wszystko co nas czeka. Z najważniejszych rzeczy znajdziemy tutaj skiny, które trafią teraz do karnetu bojowego, który z kodem SEIKAMSTAR już teraz będzie mogli kupić. I jakie tam skiny są? Najważniejsze skiny to jest oczywiście Black Knight, który faktycznie powróci do Fortnite'a, tylko w zmienionej wersji. Będzie to oczywiście inna wersja tego skina, ale sam karnet będzie mocno OG, będą to skiny z rozdziału pierwszego, tak jak kiedyś o tym wspominałem. Także Black Knighta będzie mogli zdobyć. Druga rzecz, będzie to prawdopodobnie nowa wersja bananka, który też jest widoczny i bananek jest akurat symbolem sezonu 8. Tak samo bananek był również na tych przypinkach, które dostałem ostatnio od Fortnite'a. Kolejny skin będzie to pani Misia, tylko w takim stylu Ravenowym. Siedzi ona właśnie w wózku sklepowym, który również wróci do Fortnite'a, no właśnie w nowym sezonie i również jest takim motywem mega OG i ten skin naprawdę wygląda dobrze. Kolejny skin to jest Ragnarok, który też był właśnie w sezonie chyba 5, jako setny level karnetu, gdzie mogli się właśnie go odebrać i ten skin też będzie w zmienionej wersji, jak w sumie każdy inny. I oczywiście będziemy mieli jeszcze kolejne przedmioty, jak na przykład OGM4, gdzie właśnie jedna z postaci trzyma dokładnie w ręce M-kę, którą mieliśmy na samym początku w Fortnite. Również do gry trafi specjalna wieżyczka, którą też mieliśmy w OG Fortnite, czyli taką, którą rozstawialiście sobie. I to wszystko nam potwierdza faktyczny powrót do rozdziału pierwszego. I co ważne, to że powróci M-ka to również prawdopodobnie świadczy o czym, że powróci spasik, stare pompy i inne OG rzeczy, bo teoria jest taka, że wszystkie przedmioty, które mieliśmy w rozdziale pierwszym w danym sezonie, na przykład 5, powrócą teraz do gry. Również możemy zauważyć na tym zwiastunie specjalny OG budynek, który jest charakterystyczny dla rozdziału pierwszego, co również potwierdza powrót OG mapy. Również z tego co poinformował Sheena, możemy zauważyć tam również samoloty, które wrócą do gry w nowym sezonie, jak i również prawdopodobnie kulojazdy. Tylko co ciekawe, kulojazdów i samolotów nie było właśnie w sezonie 5, więc są dwie teorie. Pierwsza teoria, że albo Fortnite będzie co tydzień na przykład zmieniał na kolejny sezon właśnie aktualizację i wtedy mielibyśmy na przykład wszystkie rzeczy z danego sezonu kolejnego, albo Fortnite po prostu połączy to wszystko w jeden mocny sezon, aczkolwiek wydaje mi się, że pierwsza teoria jest nieco bardziej możliwa. No i tutaj również możemy zauważyć również jeszcze jedną ważną rzecz, że jedna z postaci leci na OG lotni. Jest o tyle ważne, że OG lotnia jest symbolem również rozdziału pierwszego i prawdopodobnie jest to kolejna podpowiedź, że wracamy no właśnie do starego Fortnite'a. I co ważne, o karnecie bojowym często pytacie jak będzie on wyglądał, więc przygotowałem dla was wszystkie informacje, które na ten temat obecnie wiadomo. Karnet bojowy prawdopodobnie będzie mniejszym karnetem bojowym niż zawsze, dlatego że cały sezon potrwa tylko miesiąc, więc będzie on prawdopodobnie mniejszy. Może to być karnet OG, który miałby 70 poziomów, albo może być to zwykły karnet z setką poziomów na przykład, a już bez 200 levela jako dodatkowe nagrody. Aczkolwiek to wszystko to są tylko teorie i finalnie nie wiemy jak będzie to wyglądało. Ja osobiście obstawiam, że karnet nie będzie tak duży jak zawsze, no bo Fortnite mógłby się po prostu z tym nie wyrobić, no chyba że chce nas Epic zaskoczyć i przygotuje coś naprawdę mocnego. Druga kwestia, pytacie jak będzie wyglądał karnet bojowy, czy będzie to OG karnet
karnet, czyli będziemy mieli same OG skiny czy jakieś inne przedmioty. Ja osobiście obstawiam, że wszystkie przedmioty w karnecie albo zdecydowana większość będą w motywie OG. Skiny, które w nim znajdziemy, powinny być właśnie z rozdziału pierwszego jako zreworkowane, czyli zmienione skiny, i to nam się potwierdza, bo wszystkie te 4 czy 5 skinów, które teraz wyciekły, no faktycznie są motywami OG i są to mega stare skiny. Kolejna rzecz, jak będzie wyglądał sam karnet, czy będzie to zrobione tak jak teraz, czyli wbijacie sobie levele i zdobywacie no właśnie kolejne poziomy w karnecie, czy będzie tak jak za starym Fortnite, czy musieliście zbierać specjalne gwiazdki i nie robiło się to tak właśnie łatwo jak teraz w karnetach. Tutaj niestety nie wiadomo, ale dużo graczy sugeruje, że Epic mógłby przywrócić no właśnie stary wygląd karnetu, aczkolwiek ja nie jestem co do tego przekonany troszkę, bo wtedy Fortnite prawdopodobnie również musiałby zmienić cały layout lobby, czyli cały wygląd lobby, a jak wiecie ostatnio zrobili go na taki nowszy, więc możliwe, że to nie będzie niestety zmienione, chociaż chyba każdy chciałby zobaczyć, no to właśnie taki stary Fortnite. Też no to pytacie, Kamstar, jak będzie wyglądała no właśnie na mapa obecnego sezonu? Prawdopodobnie będzie to po prostu cała mapa właśnie na taki jak teraz gram, tylko oczywiście dostosowana do danego sezonu. Moim zdaniem będzie to potwierdzone tym właśnie, że Fortnite wrzuca coraz więcej zapowiedzi, że wracamy do rozdziału pierwszego, że wracamy do 2018 roku lata albo jakieś inne takie podpowiedzi, i tu Fortnite sugeruje bezpośrednio, że powinniśmy otrzymać wszystkie stare rzeczy i wszystkie właśnie bronie i inne przedmioty związane z mapą czy samymi mechanikami w Fortnite. Jedynie co wiadomo, podobno zostanie sprint, jak i również podciąganie, ale fajnie by było to na przykład w jakimś specjalnym trybie, a może niekoniecznie w każdym. I również ważne jest to, że pojawiły się poniekąd specjalne zapowiedzi lokacji w Fortnite, i nawet takie lokacje jak na przykład właśnie przyjemny park, czy jaka sklepowa stryba, czy nawet jedna z zapowiedzi, która się pojawiła, i jest to oaza odpoczynku. Te wszystkie lokacje powinny powrócić, co może świadczyć o tym, że mapa będzie idealnie taka sama jak kiedyś, a niekoniecznie na przykład połączona z obecną mapą, no i właśnie OG, bo kiedyś taka teoria była, ale była ona raczej błędna i prawdopodobnie wszystkie lokacje, które teraz widzicie na mojej mapie, też mogą się niedługo pojawić w Fortnite. Podobno również mogą wrócić stare modele broni, co również może świadczyć o powrocie na przykład starych dźwięków do Fortnite'a. Byłoby to gigamocne, bo Fortnite ostatnio zaktualizował na przykład właśnie OG muzykę do Fortnite'a, która była pewnie gdzieś tam w lobby, także jest wszystko możliwe. I również co ważne, pytacie często, jak będzie wyglądało wbijanie karnetu, bo jednak jest to miesiąc i czy będą takie specjalne zdania, może szybsze wbijanie expa. No i tutaj niestety w tym momencie nic nie wiadomo. Moim zdaniem wbijanie expa będzie normalne, nie tak jak w OG Fortnite, tylko takie jak teraz, i Fortnite po prostu będzie robił mniej leveli. I też pytacie o grafikę w Fortnite, czy grafika w Fortnite teraz będzie OG grafiką, jak byśmy ją kiedyś, czy będzie to zwykła grafika, tak jak obecnie, bo OG grafika, jak widzicie, wyglądała totalnie inaczej i Fortnite był taki, no totalnie inny, taki Fortnite'owy, a Fortnite teraz pozmieniał grafikę, no i wyglądał on totalnie inaczej. Moim zdaniem grafika w Fortnite niestety raczej nie zmieni się, dlatego że byłoby to zbyt dużo i Fortnite raczej tego nie ogarnie, aczkolwiek wszystko to są tylko teorie i nie wiadomo, jak finalnie to wyjdzie, ale i tak wydaje mi się, że OG mapa będzie mega podobna do tej, jak i faktycznie otrzymamy. I wystarczy zobaczyć na specjalne tryby kreatywne, gdzie Fortnite przygotował specjalne mapy, na przykład, a właściwie gracze, gdzie odwzorowali prawie całą tą mapę na trybie kreatywnym. Nie działają one zbyt dobrze, ale jeśli gracze są w stanie ją mniej więcej odwzorować, żeby wyglądała tak samo, to pomyślcie, co może zrobić Epic Games. Ale wy pamiętajcie również o łapeczce w górze, subiku, kodzie SEIKAMSTAR w sklepie i wbijajcie koniecznie na poprzednie materiały z poprzednimi newsami i koniecznie subskrybujcie ten kanał. Trzymajcie, cześć!